Stare porzekadło mówi, że nieobecni nie mają racji i chyba trochę prawdy w tym jest, bo Lewica przedstawiła swoje postulaty, przyszła spotkanie z rządem i właściwie załatwiła wszystko, co chciała. Dlaczego was tam nie było? Ale co załatwiła, przepraszam? No miała tam 6 postulatów i zdaje się, że 6 z bardzo drobnymi poprawkami zostało uchwalone, między innymi udział związków zawodowych, między innymi 30%. Środków będzie rozdzielanych z udziałem i przy decyzji samorządów. Trochę tego załatwia. Znaczy, wydaje mi się, że na razie nic nie załatwiło, oprócz tego, że mają wspólne zdjęcie. No, ja muszę powiedzieć, że stojąc tutaj od półtora roku w Sejmie i patrząc, jak PiS wydaje publiczne pieniądze na pandemię, to chciałbym usłyszeć, kto będzie miał postawione zarzuty w sprawie afery respiratorowej, maskowej czy ubicowej. No dobrze, ale... I chciałbym... Tak znaczy... o tym mówimy... Już od półtora roku, tylko respiratory i maski. No to dodaję szpitale tymczasowe, tak żeby pani mogła jeszcze to. Okay. Ponieważ tu idą ogromne pieniądze, to chciałbym wiedzieć, jak są publiczne pieniądze wydawane. Jeśli mają być tak samo te pieniądze unijne, no to się nie godzę. Dobrze, będziecie trochę na zasadzie na złość rządowi odmrozimy sobie uszy. Wasz elektorat, wasi wyborcy są bardzo prounijni. Zrozumieją, dlaczego głosujecie przeciw? Ja uważam, że bezwarunkowo tego nie wolno popierać. Musi być w moim przekonaniu jasno, na co mają być te pieniądze przekazane i kontrola tych pieniędzy, bo ja mam problem z PiS-em w tej chwili z tym, że bardzo dużo pieniędzy wyparowało w czasie pandemii, bo było bez przetargu i nikt nic za nic nie odpowiada. Uważam, że tak nie powinno być. Czyli będziecie głosować przeciw raczej? Panie redaktor, ja rozumiem, że pani przyszła z jakąś tezą. Nie ja tezą, nic. Pytaniem. No, pani pytaje już, w pytaniu jest teza, jak będę głosował. Ja nie powiedziałem, jak będę głosował. Dyskusja dopiero się odbędzie. Ja tylko mówię, że bezwarunkowo ja nie poprę tego, dlatego że uważam, że powinny być jasne kryteria, jasne zasady, przejrzyste i dodatkowo powinna być kontrola wydatkowania tych pieniędzy. Mówię to z doświadczeń ostatniego półtora roku, gdzie wydawano jak chciano, wyprowadzono ogromne pieniądze w czasie pandemii, nie ma winnych.